Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przez jakiś czas jeszcze będziemy się widywać na tej właśnie gustownej kanapie, a to dlatego, że tak jak wspominałem w którymś z poprzednich filmów, mam nieco mniej źródeł światła, a konkretnie jedną żarówkę, a tak się składa, że w tej części pokoju są białe ściany, które fajnie odbijają światło, zamiast je pochłaniać jak niebieska ściana. Okej, tyle formalności, słuchajcie, przejdźmy do tematu. Jak pewnie doskonale wiecie, Disney niedawno zakupił zasoby wielkiego koncernu 21st Century Fox, w tym m.in. wytwórnię 20th Century Fox, do której należą prawa ekranizowania takich marek jak X-Men, Fantastyczna Czwórka czy Deadpool. Oczywiście to nie wszystko. Dla Disneya poza tym będą mogły od teraz zarabiać takie marki jak Avatar, Alien, Predator, Kingsman, Family Guy, Simpsons. Mało tego, wreszcie myszka Mickey będzie mieć pełne prawa do dystrybucji Gwiezdnych Wojen Nowej Nadziei. Prawa do tego na zawsze miała mieć właśnie wytwórnia 20th Century Fox. Kto wie, może w związku z tym Disney wreszcie wyda oryginalną trylogię Gwiezdnych Wojen w niezmienionej formie? Oddałbym za to każde pieniądze. Jednak wiadomo, jak wielkie sukcesy w mainstreamowym kinie odnosi filmowe uniwersum Marvela. Do tego marki należące do tej pory do Fox też miały swoje momenty chwały. Sporo odsłon X-Men cieszy się uznaniem, Logan był ogromną rewelacją, a Deadpoole zarobiły ogromne pieniądze w porównaniu do swoich budżetów. Wobec tego zapowiedziane już jakiś czas temu przez Boba Igera włączenie tych własności w obręb MCU, a ostatnio potwierdzono nam znowu, że Kevin Feige zajmie się m.in. X-Menami, budzi najwięcej emocji. Tym bardziej, że jest też wielu fanów, którzy niepokoją się tym, że zamiast przynajmniej dwóch głosów w temacie ekranizacji komiksów, teraz dostaniemy tylko jeden, z jedną narzuconą stylistyką i tonem. Moim zdaniem wszystko zależy od tego, co Disney zrobi z tymi mniejszymi projektami, w jakie ostatnio mocno szedł Fox. Jeśli z nich zrezygnuje, to faktycznie będzie to ogromna strata. Jeśli natomiast nie i dalej będziemy dostawać takie filmy jak na przykład opatrzone erką Deadpoola, za którymi jakoś specjalnie aż tak nie przepadam, ale jakby nie patrzeć, różnią się od reszty stawki, czy takie projekty jak Logan, wspomniany już tutaj, albo New Mutants, albo ten film o Doktorze Doomie, i nieważne, że te dwa ostatnie filmy jeszcze nie wyszły, ten ostatni pewnie nigdy nie wyjdzie, ale chodzi mi tutaj bardziej o ideę i kierunek, to myślę, że jako fani możemy tylko na tym przejęciu zyskać. Tym bardziej, że ostatnie ruchy Fox były dość niepokojące dla wielu fanów. Nie da się bowiem ukryć, że Disney jako to nadkorpo zarządzające mniejszymi komórkami jak Marvel Studios czy Lucasfilm wychodzi od zawsze z założenia, że jeśli coś działa, czytaj, przynosi pieniądze, to nie ma co tego zmieniać. Byłbym wobec tego spokojny o na przykład charakter filmów z Deadpoolem. Nikt w Disneyu nie będzie chciał przecież rezygnować z projektu, który już udowodnił, że działa i zarabia. Tym bardziej, że pamiętajmy, Bob Iger powiedział bardzo wyraźnie, że nie ma nic przeciwko wydawaniu filmów z kategorią R. Pamiętajmy też, że kiedyś do Disneya należała na przykład wytwórnia Miramax. Sprawdźcie sobie, jakie filmy produkowała. I nie, uprzedzając pytania, ten planowany na grudzień tego roku Deadpool 2 z PG-13 nie ma absolutnie nic wspólnego z Disneyem, bo Disney nie może i nie ma jak, prawdę powiedziawszy, póki co wpływać na decyzje podejmowane przez autonomiczną wytwórnię, jaką jest póki co 20th Century Fox. Przynajmniej zanim ta transakcja nie dojdzie do skutku w 100%. A jeszcze nie doszła. I troszkę jeszcze na to poczekamy. To jest po prostu metoda dla Fox, żeby zgarnąć więcej pieniędzy, które mogły im odpaść ze względu na wyższą kategorię wiekową tego filmu. Zresztą, jeśli już jesteśmy przy Deadpoolu, to jego włączenie do MCU nie powinno być żadnym problemem z punktu widzenia targetowania filmu. I tutaj też Bob Iger dosyć jasno powiedział, że to jest po prostu kwestia tego, żeby wyraźnie oznaczyć, do jakiego odbiorcy kierowany jest dany film. W tym kontekście oczywiście Deadpool. Natomiast nie widzę też absolutnie żadnego problemu z punktu widzenia, powiedzmy, fabularnego. Wiecie, to jest Deadpool. Może nagle pojawić się w innym uniwersum, zażartować sobie z tego i przejść do porządku dziennego, że teraz jest w świecie, gdzie istnieją Avengers. Albo w ogóle jakoś skomentować te zakulisowe zawirowania związane z tym, że teraz Disney przejął prawa do tej postaci. Jestem jednak przekonany, że Kevin Feige na pewno nie będzie ryzykował z wykreowaniem tej postaci od nowa. No bo jasne, każdą postać fikcyjną można zrecastować. Zawsze rola jest większa od aktora. I to się tyczy też Deadpoola. Spokojnie można by obsadzić nowego aktora w tej roli, zrobić nowego Deadpoola. Tylko że z punktu widzenia biznesowego
nie będzie to najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, jak dużą rolę odgrywa Ryan Reynolds w promocji tego filmu chociażby, jak bardzo utożsamiany jest z tą rolą. No, najzwyczajniej w świecie bardziej opłaca się go tutaj zostawić. Inaczej jest natomiast w przypadku X-Men, gdzie też oczywiście mieliśmy szereg dobrych interpretacji postaci, z Wolverine'em czy Magneto na czele. Ale w przypadku tej marki chronologia serii jest strasznie zagmatwana. Najpopularniejszy aktor pożegnał się już oficjalnie z rolą, a główna seria no nie cieszy się już specjalnie dużym zainteresowaniem, do tego trwa już zdecydowanie za długo. Jestem więc prawie pewien, jestem pewien, że Marvel Studios zafunduje X-Menom pełny reboot i zacznie kompletnie od nowa. Mimo to, z jakiegoś powodu wielu fanów wymyśla naprawdę przekomplikowane i niemal ekwilibrystyczne sposoby czy metody, jakby tu zainkorporować mutantów do MCU. Zupełnie jakby to było jakieś wielkie wyzwanie. I używają w tym celu jakichś wymyślonych dziur w czasoprzestrzeni. A może pstryknięcia Thanosa, a może jeszcze jakichś innych po prostu niesamowitych wydarzeń, które mogłyby to spowodować. Jeszcze inni odwołują się na przykład do tego okropnego, najgorszego możliwego rozwiązania ze świata Ultimate Comics, gdzie mutanci nie byli wynikiem naturalnej mutacji, tylko wynikiem eksperymentu genetycznego, co kompletnie pozbawiło sensu całą tę rasę. A moim zdaniem najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Ano wystarczy po prostu zaadaptować oryginalne komiksy z X-Men. Te jeszcze z epoki Jacka Kirby'ego i Stana Lee z lat 60. I nie mam tutaj oczywiście na myśli adaptowania samych historii, bo te nie były już wtedy zbyt dobre, ale raczej o zaadaptowanie tamtego status quo. Jasne, pojedyncze mutacje zdarzały się im wcześniej, w związku z tym, w momencie kiedy taki film by się pojawił, mielibyśmy już paru mutantów na świecie. Takich, których na przykład znamy z komiksów, jak Charles Xavier, jak Magneto, jak ktokolwiek tam inny. Ale w związku z tym, że było ich tak mało, no to świat nigdy nie miał okazji się o nich dowiedzieć. I dopiero teraz, z nie do końca wyjaśnionych powodów, nie wiem, filmy mogłyby to eksplorować, ale też niekoniecznie, u rozmaitych nastolatków, wchodzących w wiek dojrzewania, tak jak to jest w komiksach, uaktywniają się te wszystkie niesamowite umiejętności, albo po prostu rozmaite mutacje. Bo też można by skorzystać z tego pomysłu, jaki miał Grant Morrison, że nie wszystkie mutacje bazujące na genie X muszą ci dawać lasery z oczu. Możesz po prostu wyglądać jak nieszczęście. I teraz, obawiając się reakcji ludzi na ten powstały w zasadzie z dnia na dzień nowy gatunek ludzki, Charles Xavier zakłada, oficjalnie oczywiście, szkołę dla uzdolnionej młodzieży. I pod tym fejkowym szyldem postanawia chronić, ale też uczyć nowo powstałych, powiedzmy, nowonarodzonych mutantów i przygotowywać ich do walki o pokojową koegzystencję ludzi i mutantów. Mielibyśmy wobec tego wreszcie możliwość zobaczenia od samego początku, dlaczego w zasadzie mutanci od zawsze byli w komiksach nienawidzeni i pogardzani. A to było rzecz jasna efektem poczucia zagrożenia u tego gorszego gatunku, czyli Homo sapiens sapiens. A z racji tego, że ci mutanci pojawiają się dopiero teraz, to unikniemy też problemu zasypania MCU całym tłumem nowych superbohaterów. No bo nie, dostaniemy tylko garstkę nowych bohaterów, których będziemy mogli lepiej poznać, których będziemy mogli polubić, z którymi będziemy mogli się zżyć, a kto wie, w kolejnych filmach na przykład ci bohaterowie, którzy byli nowicjuszami w pierwszym filmie, będą mogli przejąć rolę mentorów i tak to się będzie kręcić. No i ominiemy też jeszcze jeden problem, czyli ten zarzut, czemu do tej pory nikt w MCU nie wiedział o mutantach. No, nie wiedział, bo ich wcześniej w tak dużej liczbie zwyczajnie nie było. Pamiętajcie też, że w MCU nie ma Inhumans. Znaczy, jasne, byli w Agents of S.H.I.E.L.D. i w tym drugim serialu, jak on się nazywał... A tak, Inhumans. Ale wiadomo, że filmy Marvel Studios mają gdzieś seriale, więc i w tym przypadku po prostu zignorują sobie zupełnie fakt, że już ktoś próbował robić podobny motyw z nieco innym gatunkiem, tylko że z takim sobie efektem. Także jeśli chodzi o X-Men, sprawa moim zdaniem jest naprawdę prosta. Po prostu wróćmy do korzeni i to da nam okazję, żeby stworzyć tych mutantów od zera i uformować filmową wersję w kompletnie inny sposób, dając autorom swobodę, żeby tę historię kształtować po swojemu. Ja osobiście życzyłbym sobie, żeby ewentualna pierwsza drużyna mutantów była trochę takim połączeniem paru klasycznych postaci z tymi, które obecnie są relatywnie popularne w komiksach. Tylko proszę, zróbcie wreszcie porządnego Cyclopsa.
W komiksach to jest cholerna legenda, podczas gdy w filmach, no... Nie mówmy o tym. Ten wcale nie jest lepszy. W każdym razie, moim zdaniem, to jest proste i eleganckie rozwiązanie. Natomiast, jeśli chodzi o Fantastyczną Czwórkę, to tutaj nie mam aż tak konkretnej wizji, jakby to miało wyglądać. Raczej jestem otwarty na pomysły. Ale myślę, że mam dosyć ciekawy pomysł, jakby tu wyjaśnić to, że no, do teraz nikt w MCU o Fantastycznej Czwórce nie mówił. Mianowicie, osadziłbym akcję w latach 60., co z jednej strony otworzyłoby drogę do pokazania jakiejś fajnej, retrofuturystycznej technologii i też nadałoby, myślę, temu filmowi takiego ciekawego, własnego stylu, a z drugiej strony myślę, że też ładnie by nawiązało do lat, kiedy pojawiły się po raz pierwszy na rynku komiksy z Fantastyczną Czwórką, które no, dały początek komiksowemu uniwersum Marvela. No i tutaj możliwości jest cała masa. Nasi bohaterowie mogą po prostu polecieć w kosmos albo do innego wymiaru, dostać tam swoich supermocy, pozostać w tym kosmosie czy w innym wymiarze i tam zorientować się, że Ziemi zagraża wielkie niebezpieczeństwo i wrócić na Ziemię i okazuje się, że o... Już jest współczesność. Albo na przykład mogą dostać swoich mocy, wrócić na Ziemię, tutaj z kimś zawalczyć, powiedzmy z jakimś zagrożeniem z kosmosu i w jakiś sposób wynik tej potyczki sprawi, że ci będą musieli, nie wiem, przenieść się do przyszłości albo coś w tym stylu. Generalnie no, chodzi o to, że nasi bohaterowie muszą zniknąć na ileś tam lat, najlepiej właśnie w związku z jakąś walką, czy z jakimś poświęceniem ze swojej strony, albo z jakąś wielką międzygalaktyczną, międzywymiarową podróżą i pojawić się dopiero współcześnie. Dzięki temu myślę, że to wyjaśni, dlaczego współcześni bohaterowie nigdy o nich nie wspominali, bo są to postacie znane raczej ich rodzicom, bo zniknęły bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, no i teraz nic dziwnego, że nikt już ich aż tak nie kojarzy. No i oczywiście samo to zderzenie rodziny z lat 60. ze współczesnością, myślę, że będzie czymś ciekawym. Rozumiem argument, że trochę za bardzo będzie to przypominać Kapitana Amerykę, tylko że wydaje mi się, że tylko w swojej idei, w swoim koncepcie, bo w praktyce no, mamy tutaj do czynienia nie z jednym krystalicznie czystym, idealnym superbohaterem, jakim był Kapitan Ameryka, żołnierzem, który nawet współcześnie głównie zajmuje się właśnie walką, działaniem wcześniej w SHIELD i byciem tym superbohaterem. Natomiast tutaj mamy do czynienia z rodziną. Z ludźmi o zwykłych relacjach, którzy poza tym, że są naukowcami, eksploratorami i tak dalej, no to prowadzą normalne życie, mają normalne relacje. I teraz tutaj wydaje mi się, że to zderzenie ich wartości sprzed iluś tam lat ze współczesnością będzie czymś nowym i świeżym. Wydaje mi się, że właśnie najlepiej będzie skupić się na tych relacjach między postaciami. Musimy polubić całą czwórkę, a jednocześnie uwierzyć w to, że to są kompletnie różni ludzie. I z tego wynikają rozmaite konflikty, ale też dlatego oni wszyscy zawsze trzymają się razem. Myślę, że to by też bardzo fajnie grało z taką konwencją typowego, przygodowego filmu, tylko że na przykład w kosmosie albo w innym wymiarze. To by, myślę, dało naprawdę dużo swobody ewentualnym twórcom, żeby sobie trochę poszaleć. Dlatego też wydaje mi się, że na ten pierwszy film najlepszy byłby jakiś typowy antagonista Marvela. Wiecie, jakaś postać, która po prostu ma być zagrożeniem i tyle. Bez jakiejś rozbudowanej psychologii itd., itd. Bo najważniejsze będzie zarysować właśnie naszych herosów. Nie róbcie czasem głównego antagonisty z Doktora Dooma. Nie. To jest postać, która moim zdaniem zasługuje na swój własny film, zasługuje na zbudowanie tej postaci od podstaw, a nie na rolę po prostu jakiegoś villana, którym Doom od bardzo, bardzo dawna nie jest. Okej, i tak właśnie widzę wprowadzenie tych wielkich marek Fantastycznej Czwórki, X-Men i Deadpoola do MCU. Nie sądzę, żeby to było jakieś naprawdę skomplikowane zadanie, szczególnie dla tak ogarniętej osoby jak Kevin Feige, bo mimo wszystko wydaje mi się, że mówimy tu o na tyle ugruntowanych markach, przynajmniej w wydaniu komiksowym, że no nie trzeba tutaj na nowo wymyślać koła. Tak samo jak nie wymyślano na nowo koła ze Spider-Manem, który w wydaniu MCU zaliczył trzeci reboot z rzędu. Także jestem pełen optymizmu, wydaje mi się, że uda im się to zrobić całkiem nieźle, no ale ja widziałbym to właśnie w taki najprostszy możliwy sposób. Moim zdaniem najprostsze rozwiązania są zawsze w takim kontekście najlepsze. Dajcie znać, jak wy to widzicie, może macie jakiś lepszy pomysł, może macie jakąś lepszą koncepcję na wprowadzenie tych postaci, być może widzicie to zupełnie inaczej,
albo może widzicie wprowadzenie jakichś innych inkarnacji tych postaci do MCU, tak jak na przykład Spider-Man się trochę różni od tego typowego komiksowego Spider-Mana. Nie mam pojęcia, jestem tutaj bardzo ciekaw waszych propozycji. Opiszcie je koniecznie w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach, ale wcześniej słówko jeszcze o piwie. Jak widzicie, jest w puszeczce, bo tak się składa, że niektóre browary craftowe już zaczęły inwestować właśnie w puszki, co mnie bardzo cieszy. Bo nie dość, że puszki są bardzo wygodne, są lżejsze, nie tłuką się i to też zajmują mniej miejsca. I podoba mi się też to, że idą, że browary idą w puszki małe, czyli 0,33, nie te duże półlitrowe, bo moim skromnym zdaniem 0,3 to jest idealna proporcja piwa na raz. No a samo piwo Fresh Prince with IPA z innych beczek, w ogóle tu ceny nie zerwałem, trochę głupio, ale no w sumie możecie zobaczyć, ile kosztuje takie piwo. Kosztuje 7 zł. Trochę sporo mimo wszystko. Wolałbym cenę w okolicach 6 zł, ale hej, może jak konkurencja się zwiększy, to cena też spadnie. Swoją drogą, inne beczki mają bardzo ładne etykiety. I to tak regularnie przy swoich piwach, więc tutaj też duże propsy. No samo piwo jest spoko. Jest faktycznie orzeźwiające, jest bardzo takie czuć belgijskie drożdże, czuć bardzo fajny taki kwiatowo-owocowy aromat, także naprawdę dobra robota. I jakbym miał na przykład ruszać gdzieś, nie wiem, w plener, gdzie oczywiście legalne jest spożywanie piwa, to myślę, że takie puszki są super opcją, ale też myślę, że w warunkach domowych sprawdzą się o wiele lepiej niż butelki, także idźcie tą drogą, zdecydowanie. Dobra, tyle ode mnie, słuchajcie, trzymajcie się, cześć, wasze zdrowie.